żadnych gwarancji, że ten film się ukaże gdziekolwiek i dokolwiek będzie chciał poświęcić pieniądze na to, żeby z tego rozproszonego materiału zmontować jakąś całość, która jest sensowną opowieścią, zaryzykowała swój czas, swoją energię, swoje siły, swój sprzęt, który był poddany ryzyku zniszczenia i stała tam. Stałem ja również, może nie tak długo jak ona, ale byłem i też to widziałem. Opowiadam wam jako świadek tego. I teraz po tej scenie widzicie, że wiecie, dlaczego ten film żadna telewizja nie chce wypuścić, bo musiałaby przeprosić swoje audytorium za to, że tak bardzo okłamała ich, puszczając w newsach, w serwisach informacyjnych obrazki spod krzyża, jak stare, bezdemne babcie wygrywają parasolkami młodym, uśmiechniętym, inteligentnym ludziom. No ten obrazek zupełnie inaczej wygląda tutaj. I to jest też pytanie, czy te rzeczy dzieją się same z siebie. Ja nie twierdzę, że wszyscy ludzie, którzy tam przyszli z tej grupy przeciwników, to ludzie są opłaceni, namówieni, wysłani tam specjalnie. Nie. To zacytuję tego człowieka, który mówi tak, to państwo ich tu wysyła. Jeżeli się daje zgodę na imprezę masową, która rozpoczyna się o 23:00, to jest ewenement. Ja jestem muzykantem, wiem, że zawsze jak się grało plenery, to 22:00 to był moment, kiedy trzeba było wyłączyć wszystkie głośniki. Tutaj pani Hanna Gronkiewicz-Walc daje zgodę na zgromadzenie masowe, na imprezę masową na godzinę 23:00 facetowi, który został zidentyfikowany na portalach internetowych, że robi sobie zdjęcia z bronią i jest w ogóle jakimś, no, o dziwnych zapatrywaniach koleżką, tak? Tu widzimy totalne przyzwolenie policji i brak interwencji. Jest jedna interwencja, jak pod wpływem narkotyków jakiś dziwny koleś chce wyrwać krzyż, nie wiem, zabrać go stamtąd, prawda? No to wtedy policja interweniuje. Ale tam, gdzie Ewa na przykład mówi, że tu jest agresja i tutaj ktoś uderzył w kamerę i tak dalej, to policjantka ją spisuje i wtedy agresor obchodzi całe to zgromadzenie, przychodzi za 15 minut i znowu atakuje, szydzi, prowokuje. Pojawia się znowu ten tajny współpracownik SB, TW Niemiec. Ten młody człowiek, który tam jest taki aktywny satanista z tymi dziwnymi znakami magicznymi, który mówi, że zrobi wam to pobudkę i tak dalej, też jest codziennie. No, stawiam otwarte pytanie, czy młody człowiek w wakacje, lipiec, sierpień, czy nie ma nic innego do roboty, tylko żeby przychodzić tam i przeszkadzać, drwić i atakować tych ludzi. Tak jak zlokalizowano radnych Platformy Obywatelskiej z Nowego Dworu, tych, którzy w zorganizowanych koszulkach przyszli, stawiam pytanie, czy ci, którzy przychodzą szydzić z religijnych piosenek i też jako zorganizowana grupa, czy też nie są jakąś organizacją, która została dedykowana do tego, żeby to rozbijać i tak dalej. Ale w filmie, który trwa 2 godziny, który polecam Państwu na spokojnie, żebyście sobie obejrzeli, są również takie fragmenty, jak grupa przeciwników krzyża nad ranem o 4:00 z nasze kamery zarejestrowały, jak idą wzdłuż tych barierek policyjnych i nagle Straż Miejska przed nimi te barierki otwiera i oni idą na parking policyjny, gdzie pomiędzy radiowozem wsiadają do nieoznakowanego busa i odjeżdżają. Jeżeli weźmiemy pod uwagę zgodę pani Hanny Gronkiewicz-Walc, taki specyficzny rodzaj interwencji czy aktywności policji, a właściwie jej kompletny brak, fakt, że dziwna grupa mężczyzn zorganizowana w porozumieniu z policją się tam pojawia i też aktywnie uczestniczy w okrzykach, w tej konfrontacji sił. Jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że tam mają miejsce ten film w demokratycznym kraju, państwie prawa, byłby materiałem dowodowym w śledztwach czy w dochodzeniach podejmowanych z urzędu, bo przecież wyobraźmy sobie, że zamiast krzyża z puszek po piwielnych jest również szyderczo pokazany jakiś symbol innego wyznania, judaizmu czy islamu, tak? Co by się działo? Jaki byłby rejwach na cały świat? Jakie byłyby interpelacje w Parlamencie Europejskim? Co by napisał New York Times, Washington Post i tak dalej? Jakie to historie by się działy na świecie i jak Polska musiałaby się tłumaczyć z tego? Tutaj okazuje się, że z krzyża można szydzić, można na krzyżu wosić pluszową lalkę, można zrobić krzyż z puszek po piwielech, w końcu można 4 miesiące po katastrofie, w której ginie prezydent państwa, rozrywać żółtą pluszową kaczkę i krzyczeć jeszcze jeden. Ten kibolski okrzyk jest, nie potrzebuje specjalnej interpretacji. No, to jest obraz przyzwolenia i akceptacji tego stanu,
A ja twierdzę, że jest to dowód na to, że agresja pod krzyżem miała swoich inspiratorów. Jeżeli nie bezpośrednio, którzy wysłani tam prowokowali, to przynajmniej to otoczenie medialne, które wskazywało, kto jest dobry, a kto zły. Które rozdzieliło rolę, tak? Które powiedziało, że tu po tej stronie są fajni, eleganccy, Europejczycy i tak dalej, a tam są mohery, ciemniaki, których trzeba na stos. I zobaczcie, jaka jest zamiana pojęć. Jakie jest to totalne odwrócenie ról. Zaciśnięte pięści wrzeszczących żuli fanatycy wobec modlących się ludzi, którzy śpiewają Jezus jest tu. Ponieważ na tą demonstrację 9 sierpnia przyszła bardzo duża grupa katolików, chrześcijan, wspólnot kościelnych i tak dalej, którzy tam po prostu chcieli z własnym ciałem zamanifestować swój szacunek do krzyża. I teraz rodzi się pytanie, co trzeba mieć w głowie, to znaczy jak ta manipulacja medialna okazała się skuteczna, że młodzi ludzie, ja nie twierdzę, że wszyscy tam są jacyś popaprani, żule i tak dalej. Tam była masa takich obserwatorów, coś się dzieje, zobaczymy, no wszyscy skaczą, to ja też będę skakał, krzyczymy moheryn, na stos to krzyczymy i tak dalej. Ale być może ci młodzi ludzie przyszli tam jakieś trosce o jakieś dobro publiczne swoiście pojmowane, tak? Specyficznie rozumiane. Że krzyż no, narusza laickość państwa, jest dowodem, że państwo nie działa, że tutaj zakłócenie porządku publicznego, bo ta grupa stoi dzień i noc, oni tam są pod tym krzyżem, to coś tu jest niefajnie, co inni o nas napiszą. No jakieś totalne pomieszanie pojęć. Znaczy ci ludzie w trosce o państwo przychodzą tam manifestować, ale ich troska o państwo nie wyraża się na przykład, czyli nie zadadzą sobie pytania, że przejawem braku działania państwa, przejawem totalnej abdykacji państwa ze swojej funkcji jest fakt, że do tej pory czarne skrzynki znajdują się w ręku Rosjan, albo że wrak polskiego samolotu, a w sierpniu już to było wiadome, zostaje pocięty piłami łańcuchowymi kilka dni po katastrofie przez rosyjskie służby, niszczona hydraulika. Główny dowód w sprawie jest dewastowany, rolowany spychaczami, tak? To tych młodych ludzi nie interesuje, że tu państwo nie działa, że to jest przykład, że atrofii instytucji państwa, tylko państwo nie działa, bo krzyż pozwolili zostawić i nie udało się go zabrać do kościoła, tak? Bo jakaś grupa fanatyków, to jest ten przykład tej nieprawdopodobnej manipulacji. Tutaj przywołam pewną rzecz zupełnie niezwykłą. Znaczy, mnie ten artykuł zaszokował. Kilka miesięcy temu w Rzeczpospolitej grupa naukowców, i to nie humanistów, prawników, socjologów, filozofów, etyków, tylko fizycy, biologowie, matematycy, astronomowie, napisali z kilku uniwersytetów polskich, szczególnie z Poznania, napisali list w obronie prawdy. I przytaczają tam taki jeden eksperyment, który został wykonany na amerykańskim uniwersytecie przez profesora Asha wobec swojej dużej grupy studentów. Nie pamiętam, jak duża to była grupa studentów, ale tam on mówi, że to była spora grupa studentów. Eksperyment polegał na tym, że przedstawiono im cztery plansze opisane A, B, C i D. ABC, przepraszam, i X, plansza ABC, na planszy A był odcinek krótki, na B był średni, na C był długi i na X był dokładnie taki sam jak odcinek B, czyli ten średni. I studenci mieli podejść do tablicy i wskazać, który odcinek z ABC jest identyczny jak odcinek X. Odcinek X, powtarzam, był dokładnie taki jak B. I to było widać, bo te różnice były znaczne. I prawdziwy eksperyment polegał na tym, że ci studenci byli umówieni z prowadzącym to badanie, że będą wskazywali błędnie odcinek A. A prawdziwy cel tego doświadczenia polegał na tym, że 20% o tym nie wiedziało. I w momencie, kiedy większość, czyli 80% wskazała błędnie, tamci przyszli i też wskazali błędnie. I to jest mechanizm, on później w komentarzu pisze o tym, że ludzie tak bardzo potrzebują akceptacji, tak bardzo potrzebują bycia w większości, tak bardzo potrzebują bezpieczeństwa i nie są nieskorzy do tego, aby się wychylać. Żeby coś na przekór wszystkim powiedzieć, mimo że gdzieś wewnętrznie, w swoim sumieniu czują, że tak trzeba, tak? Abdykują z tej odwagi, nie mają tej... są raczej konformistami. Nie chcą się wychylać, chcą być akceptowani, chcą być w tej większości, w tej dominującej grupie. Ten eksperyment bardzo łatwo ilustruje te wydarzenia spod krzyża i ilustruje ten proces, który ja gdzieś sięgam do 89 roku, jak
uzurpatorska elita Polski określiła, kto jest dobry, a kto jest zły. Że źli są ci, którzy są fundamentalistami narodowymi, moralnymi i religijnymi. Czyli pakiet Bóg, honor, ojczyzna, no bo Bóg, fundamentalizm, religijny honor, czyli trzeba być porządnym facetem, a nie trefnym jakimś łajdakiem. I ojczyzna, czyli narodowy fundamentalizm, czyli patriotyzm, tak? Te trzy rzeczy zostały skreślone na samym początku dwudziestolecia, czy dwudziestojednolecia, w jakim żyjemy. I ta operacja na mózgach, na wrażliwości ludzkiej trwa. Zresztą do perfekcji doprowadziły to media, które zostały, wiadomo jak założone, bo są dokumenty i dowody na to, że i TVN, i Polsat zostały zrobione przez służby specjalne. Mówi o tym raport o likwidacji WSI i mówi o tym książka Andrzeja Zybertowicza, Transformacja podszyta przemocą, to jest praca zbiorowa socjologów z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, a książkę wydało wydawnictwo naukowe tegoż uniwersytetu, Transformacja podszyta przemocą, opisuje jak powstała grupa Polsatu. Jacy ludzie, z jakich służb, z jakich przyporządkowań PRL-owskich instytucji działali po to, żeby utworzyć tę telewizję. I efekt tego jest. Jeżeli zobaczymy, jakie środowisko polityczne i światopoglądowe zrobiło największą misyjną gazetę, która stała się tym opiniotwórczym medium, ma tą władzę interpretacji. Ktoś powiedział, jest to ośrodek dystrybucji szacunku, tak? Że tu jest dobrze, a tam źle. I w związku z tym zadekretowana rzeczywistość, że ci są źli, ciemni, głupi, nienowocześni, wstecznicy, utrudniają modernizację, a ci są fajni, to już tutaj nie ma dyskusji. Zresztą tej dyskusji nie ma tutaj, ponieważ najlepszy przykład tej rozmowy z Tomkiem Sakiewiczem, tego człowieka, który, kiedy Tomek mu próbuje coś powiedzieć o tym pijaku, który atakuje staruszki, to ten powtarza jak Kataryna, jak to ludzie, którzy zajmują się psychomanipulacją i badaniem fenomenu sekt, mówią o tym, że to jest wdrukowany komunikat, który jest przyswojony jako własny i go się powtarza, ten facet powtarza, bo pan bierze udział w procederze pisowskim, bo PiS używa krzyża do celów i tak dalej, tak? Ale to, a Tomek mówi, ale co to ma, bo pan bierze, to jest proceder pisowski. Ale ta sprawa idzie dalej. Ta sprawa idzie tak do tego momentu, że można napisać na transparencie mohery na stos i zadekretować, że ci ludzie to są mohery. W związku z tym facet, który za mną chodzi i cały czas mnie szturcha, przeszkadza, prowokuje, żebym go, nie wiem, żebym siłowo jakoś konfrontował się z nim. A mówi, bo w PiSie to nie ma ludzi, to są, i używa tu wulgarnego określenia, tak? Czyli odebranie, to jest to, co ten TW Niemiec mówi. A do kogo on ma wyjść? Do kogo on ma to wyjść, tak? Czyli to nie są ludzie, to odebrano im prawa obywatelskie, godność i szacunek. I w związku z tym można zrobić wszystko. Można 19 przyjść do biura PiS w Łodzi i zamordować człowieka i nagle się okazuje, że w pełni władz umysłowych, co badanie lekarskie bezspornie stwierdziło, w pełni poczytalny mężczyzna morduje tylko dla drugiego, tylko dlatego, że jest emanacją, jest przedstawicielem tej nielubianej, tej wrogiej, tej antydemokratycznej, pozornie dla niego w jego mózgu zadekretowanej siły, która jest niedobra, tak, dla Polski. Czyli on w jakiejś swoiście, szczególnie dziwacznie pojmowanej racji stanu idzie i morduje, jest skłonny zabić. Jest skłonny zabić. Ale źródła tego są w tych, które wam pokazałem. W tej propagandzie, która funkcjonuje cały czas w jedną stronę, która odbiera tam, gdzie pojawia się ta masa krytyczna patriotyzmu, polskości i tożsamości narodowej, to jest to zagrożenie i je trzeba zniszczyć. Pod krzyżem mieliśmy ten obraz tutaj. Bardzo proszę, przewinęliśmy na 140, czy nie? Godzina 40. To prosimy bardzo, jeszcze krótki fragment.
Dziękuję bardzo. Chciałbym się powiedzieć, Boże, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. To jest pokolenie Kuby Wojewódzkiego, Szymona Majewskiego, Gazety Wyborczej, tak? Pokolenie, któremu likwiduje się i redukuje nauczanie historii w szkołach, gdzie rób ta, co chce, tam, gdzie wszystko jest wolno, gdzie miłość, przyjaźń, muzyka i rock'n'roll. Tylko specyficznie pojmowany. I moim zdaniem, jeszcze raz powtarzam, w normalnym, praworządnym kraju ta scena byłaby przedmiotem śledztwa z urzędu i pociągnięcia do odpowiedzialności tych ludzi. U nas niestety tak nie jest. I odpowiedzią na to jest ta rzeczywistość, którą ja obserwuję z drugiej strony. Ta rzeczywistość, nie wiem, dzielnych ludzi, którzy postawili namiot na krakowskim przedmieściu, którzy mówią nie, dosyć tego. Którzy mówią, wyjaśnienie katastrofy smoleńskiej i demokratyczny kraj domaga się zmian, godności, szacunku i państwa prawa. W każdym normalnym kraju prawo działa. U nas prawo nie działa, w związku z tym ludzie wyszli na ulicę. Stoją z namiotem od 10 kwietnia. Być może nie jest to protest imponujący, ale Stowarzyszenie Solidarni ma coraz więcej swoich fanów, zwolenników w całej Polsce. Ewa, którą wykluczono, którą opisano jako kontrowersyjną reżyserkę, dziewczyna, która miała międzynarodowe nagrody, jest pozbawiona pracy. Cały szereg dziennikarzy został wyrzucony z roboty tylko dlatego, że domagali się normalności w naszym kraju. Bo łatwiej zarządzać nastrojami w sytuacji, w której nie ma tych, którzy psują robotę propagandową. Bo trudniej jest zarządzać państwem. Czyli zamiast rządzić państwem, budować autostrady, mosty, stadiony, to się zarządza nastrojami. Robi się wirtualną rzeczywistość, w której zaangażowani są wszyscy. Dziennikarze propagandowi, liderzy opinii, naukowcy, eksperci, którzy na zawołanie przychodzą i powtarzają z góry uznane tezy, ale również satyrycy, komedianci i tak dalej. O filmie Solidarni 2010, czyli o tym pierwszym filmie, który zrobił się po katastrofie, zrobiono dwa kabaryciki, tak? I Olga Lipińska i Szymon Majewski poczuli się zobowiązani, żeby wyśmiać, wyszydzić i tak dalej. Dlaczego? Dlatego, że ten film pokazał tą masę krytyczną polskiego ducha narodowego. I trzeba było przeciwko temu wystąpić z orężem szyderstwa, śmiechu, pogardy i tak dalej. I przyzwolenie na tego rodzaju akty tworzy bunt. Ci ludzie, którzy w różnych miejscach w Polsce powołują inicjatywy, czy dzisiejsze to zgromadzenie, oprawa, jaką daliście temu, pokazuje, że no nie wszyscy tak myślą. I że ten podział na mniejszość i większość nie przebiega tak, jak wydawałoby się redaktorom z Czerskiej albo z telewizji TVN. On zupełnie inaczej wygląda. Jest kwestia tylko tej odwagi. Czy będziemy tymi, którzy będą mieli odwagę w tych 20% studentów powiedzieć, że odcinek X jest równy odcinkowi B, bo nasze zmysły, oczy, serce nam wskazuje, że taka jest prawda. Czy będą szli za tymi, którzy kłamią, bo tak jest wygodniej, bo po co się narażać. Kiedyś, muszę wam powiedzieć na zakończenie, bo chciałbym, że też kilka rzeczy możemy powiedzieć później w formie pytań i odpowiedzi. A ten ruch, te stowarzyszenia, które powstają, ta wielość inicjatyw w Polsce, te spektakle, które się, te pokazy filmu, które się odbywają w różnych miejscach w kraju. Mariusz Pilis jeździ z filmem List z Polski, Lichocka z Mgłą. Paweł Nowacki, mój przyjaciel z telewizji, zaczął ostatnio jeździć z filmem Media III RP, filmem, który został wyprodukowany przez Telewizję Polską i nigdzie nie puszczony. Ja pokazuję tu fragmenty Krzyża, ale też jeżeli zaprosicie mnie państwo, na 30-lecie stanu wojennego przyjadę ze świadectwami przepięknych ludzi, ludzi Solidarności, którzy byli na strajku, którzy byli ważnymi osobami, szefami regionów, doradcami i tak dalej, później po 89 roku zostali wypchnięci w niebyt, ponieważ ich widzenie świata, ich walka o godność, o prawdę, o solidarność, o suwerenność była przeszkodą dla tych, którzy chcieli kompromisu z czerwonymi. Kompromisu, który doprowadził do kraju, w którym jesteśmy dzisiaj, w którym najprostsze rzeczy nie zostały załatwione. Nie mówię tylko o lustracji, dekomunizacji, wyrównaniu rent ofiarów i katów i ofiar przynajmniej. Że ktoś, kto był oprawcą ubeckim, ma wielokrotnie wyższe emerytury od tych ludzi, których bił, katował, których walczyli o wolność w Polsce, tak? Ale również te najbardziej podstawowe rzeczy, no nie mamy infrastruktury, nie mamy rozkładu kolei.
każdego roku wydłuża się ilość czasu, czas, jaki potrzeba do pokonania z jednego miasta do drugiego w Polsce. Nie mówiąc o służbie zdrowia, jest tu dużo osób w dojrzałym wieku, którzy mają kontakt z Państwową Służbą Zdrowia, wiecie jak to wygląda. Ale zwróćcie uwagę, tu jesteście niedaleko autostrady Przemyśl Medyka, Zgorzelec Medyka. Po 20 latach życia w kraju demokratycznym, suwerennym, najskuteczniej zbudowane autostrady tranzytowe. Na miłość boską, czy one obsługują gospodarkę narodową i społeczeństwo, czy mają służyć Rosjanom i Niemcom do sprawnego przemieszczania się z towarami, tirami? No naprawdę, dwie autostrady skutecznie, które zbudowano, to jest od Nowego Tomyśla do Strykowa ma być dalej ta A2 i ta druga, która idzie jeszcze lepiej zbudowana jest od ta przez Wrocław, Opole, Katowice, Kraków na Przemyśl, która idzie, tak? To, tam rzeczywiście przez 20 lat. W normalnie funkcjonującym kraju najpierw się robi ringi, obwodnice wokół miasta, później się łączy ze sobą. Po to, żeby gospodarka narodowa funkcjonowała. Okazuje się, że tutaj zabrakło tej wizji, że gospodarka narodowa istnieje, tylko ma być tranzyt europejski, żeby dobrze zrobić naszym sąsiadom wschodnim i zachodnim. Nie mówiąc o najdroższym gazie w Europie, jaki mamy. Niemcy mają 25% gaz tańszy niż my, ale w mediach tego nie przeczytacie. Nie przeczytacie również w mediach tego, że prowokacja i konflikt z kibicami, jaki rząd wywołał, a jestem przekonany, że są to prowokacje, na przykład ostatnia historia z aresztowaniem jednego z liderów kibiców, tak zwanego Starucha, na uroczystości Powstania Warszawskiego pod Kopcem, w obecności wielu grup kibiców, akcja prewencji policji, która idzie tam, ponieważ zarzuca mu się jakieś niestworzone rzeczy, zamiast wyciągnąć go z domu, robi się to publicznie. Te prowokacje z kibicami mają służyć do wzniecania coraz kolejnych konfliktów, po to, żeby wprowadzić przepisy umożliwiające używanie kul gumowych podczas zgromadzeń itd. Bo co? Bo jest taka obawa, że jak naprawdę ten kryzys nas dopadnie, a on jest na razie tuszowany i ludzie wyjdą na ulicę, wtedy będzie gotowy pakiet ustaw antykibicowskich, który będzie można zastosować wobec Solidarności czy ludzi protestujących na ulicy. Pojawiają się dziwne głośniki w różnych miejscach, w miastach, których siła rażenia jest taka, że może wywołać krwawienie bębenków usznych, utratę przytomności itd. One zawieszane są w różnych miejscach w Warszawie, ale również montowane są na wozach policyjnych. Duża partia tych głośników przyszła, też media o tym nie piszą. Media nie piszą o całym szeregu rzeczy, o zagrożeniu, jakim jest na przykład sprzedanie Lotosu Rosjanom. Bo łatwiej zarządzać nastrojami, prowokować tego rodzaju historie, co pod krzyżem, tam koncentrować uwagę publiczną, niż i konfliktować społeczeństwo, tworzyć ten cały czas to wrzenie, tak? Niż czy prowokując śmierć człowieka z Prawa i Sprawiedliwości, który został zamordowany przez byłego członka Platformy Obywatelskiej z Częstochowy. Łatwiej zarządzać nastrojami, prowokować te burdy, niż rządzić takim skomplikowanym organizmem jak kraj, bo trzeba się na tym znać trochę, wiedzieć o gospodarce, o zarządzaniu i tak dalej, a nie grać w piłkę. Kochani, żeby nie było tak czarno, ten optymizm, który mi każe przyjeżdżać do was i nie popadać w totalną depresję, jest to, że w Polsce jest cała masa młodych, fantastycznych ludzi, którzy chcą zmieniać ten kraj, nasz kraj, którzy myślą poważnie, studiują, nie wyjechali do Irlandii, mają znakomite przygotowanie, organizują się w grupy, stowarzyszenia, nie wiem, zakładają fundacje. Z ostatnich sytuacji, które zaobserwowałem, na przykład fantastyczna fundacja republikańska, wydają swój kwartalnik Rzeczy Wspólne. Przemek Wipler, wielu innych młodych ludzi po 24-27 lat piszą niesamowite teksty. Powstał portal niezależny w polityce.pl. Tomek Sakiewicz otwiera dziennik, który będzie właśnie dezawuował, będzie walczył o przynajmniej jakąkolwiek śladową symetrię w debacie publicznej, wskazując to, o czym inne media milczą. Powstało Stowarzyszenie Solidarność 2010, Instytut Lecha Kaczyńskiego. Ludzie nie abdykują, nie rezygnują. I przypomina mi to taką historię, jak kiedyś jeszcze grałem w czerwonych gitarach, przysłała taka fanka do nas pewien list. Chyba tak. Przysłała list, który ja wtedy kompletnie zlekceważyłem i śmiać mi się strasznie chciało, bo napisała, że pewna piosenka, którą wtedy Czerwone Gitary nagrały, była niezwykle popularna w Polsce, którą śpiewaliśmy na koncertach.
że ona powinna być hymnem Polski. No, kupa śmiechu, bo to różne rzeczy, różni ludzie różne rzeczy piszą do telewizji, do swoich idoli. To był 79 czy 80 rok. Za chwilę miały być strajki, później Solidarność, później stan wojenny. Kiedy dzisiaj po raz kolejny zaśpiewałem sobie tę piosenkę, to bym się, cholera jasna, czy nie ma w tym miśła prawdy? Nieutulony w sercu żal, bo za jedną siną daloga dal. Nie skoczniemy, nim dojdziemy, nim zajdziemy w siódmy las. Więc po drodze, zaśpiewajmy jeszcze raz. Nie nas to w sercu mógł, bo za jednym nocnym głowem drugi mógł. Nie zaczniemy, nim pójdziemy, nim zajdziemy w siódmy las. Solidarności, to są krótkie takie eseje, portrety, nieprawdopodobnie emocjonalne, przepięknie zrobione przez Ewę. Telewizja puściła je o pierwszej w nocy, bez zapowiedzi. Ale mam ten film, przyjadę do was na pewno tutaj na 30-lecie, czy z okolicy 30-lecia stanu wojennego. Coś, co najpiękniejszego nam się wydarzyło w życiu, to o czym powiedział francuski socjolog Alain Touraine, który był w sierpniu 80 roku i powiedział, że jeździł po świecie, był w wielu miejscach, widział wiele rzeczy, ale to, co zobaczył tu w Polsce w sierpniu i później przez te 16 miesięcy Solidarności, mówi, to było najpiękniejszym przeżyciem w jego życiu i mówi, widziałem wielu ludzi, ale to byli najpiękniejsi ludzie, jakich tu spotkałem. A Solidarność była najwspanialszym doświadczeniem nie Polski, nie Europy, ludzkości w drugiej połowie XX wieku. Jak się weźmie pod uwagę to, co doświadczył glob ziemski, nasza kula ziemska, ludzie, na świecie, to ten 10-milionowy ruch ludzi, którzy upomnieli się o prawdę, o godność, przeciwko pogardzie, o suwerenność, niepodległość, prawa człowieka, solidarność i godny byt.
Bo czymś najpiękniejszym, o czym mówi francuski socjolog. Niestety to Francuz musi nam mówić, bo my tego nie potrafimy dostrzec. A być może nam odebrano to święto. Przez propagandę, przez wyszydzenie nam odebrano to święto, tak jak się odbiera kolejne ważne rzeczy, ważne momenty dla Polaków. Jeden z bohaterów Solidarności powiedział, który mamy nagrany, powiedział tak. Tyle wolności jesteśmy w stanie wywalczyć, ile zdołamy sobie jej wyobrazić. Bo wolność powstaje w głowie. I tego wam bardzo gorąco życzę. Dziękuję. Zapraszam do dyskusji, tylko chcę ustalić pewne ramy. Krótkie, zwięzłe pytania. Bardzo proszę, na które mam nadzieję nasz znakomity gość odpowie. Proszę bardzo. Tak, ale później to powiem tak. Więc jeszcze będziemy mieć dalsze komunikaty, ale mam nadzieję, że będą jakieś pytania do naszego znakomitego gościa. Odpowiem na pierwsze pytanie. Tak, przywiozłem ze sobą książki i płyty. Będę je podpisywał tam w holu. Są do waszej dyspozycji. Cenę poda Bogdan, żebym ja nie musiał o pieniądzach rozmawiać z państwem w tak podniosłej chwili. I druga rzecz, że Ewa Stankiewicz mnie prosiła, żeby was bardzo gorąco pozdrowić. I że ci, którzy by chcieli popierać Solidarnych, Solidarnie Stowarzyszenie Solidarnie 2010, którzy by chcieli otrzymać informacje na maila, co się dzieje, tworzymy taką bazę kontaktów w całej Polsce z ludźmi, którzy podobnie myślą. Jeżeli ktoś chce, to proszę włączyć się, napisać tutaj swoje imię, nazwisko, telefon komórkowy, adres e-mail. Jeżeli ktoś nie ma e-maila, to przez SMS-y będziemy się porozumiewali. Bogdan zaraz puści taką kartkę z długopisem, może dla tych, którzy by chcieli mieć kontakt z nami, ze Stowarzyszeniem Solidarni 2010. To są dwa komunikaty. Teraz bardzo proszę, zwięzłe pytanie. To, co będę umiał, to odpowiem, a jeżeli nie, no to po prostu ukłonię się i z pokorą przyznam się, że nie znam odpowiedzi. To może jak trochę scenariusz się zmienił, to ja chcę również wykorzystać ten moment. I teraz tak, szanowny panie Janie, mamy tutaj jarosławskich kominiarzy i chcielibyśmy, żeby pan tych kominiarzy przekazał na ręce cudownej pani Ewy Stankiewicz z prośbą o dalszy ciąg takich wspaniałych filmów, które robi dla nas wszystkich. Jesteśmy niezmiernie wdzięczni i proszę naprawdę ucałować te cudowne ręce, które robią tak wiele dobrego dla nas wszystkich. I niech te kominiarze będą symbolem, nie wiem, wiary w nasze zwycięstwo. Dziękuję. Zwycięstwo prawdy. Dziękuję bardzo. My się nie widzę. Jeden dla pana, drugi jest dla pani. Bardzo pięknie. Bardzo dziękuję. I teraz prosimy pytania.